czas na kolejny odcinek Pieszo przez Małopolskę. Zostaw lajka, zostaw suba, a najlepiej z dzwoneczkiem. Witajcie, moi drodzy, w kolejnej trasie Pieszo przez Małopolskę. Witam was w takim pięknym akompaniamencie drzew, a także po prawej naszej stronie Płaskowyż Proszowicki, po naszej lewej stronie Ponidzie. Ale dzisiaj jest piękna trasa, szczególna trasa, ponieważ na trasach Pieszo przez Małopolskę zawitała prawdziwa legenda tych tras. Bo dzisiaj po raz 53, robiąc ponad 1100 km, mając na karku i ponad 200 szczytów zdobytych, idzie Mateusz, zwany Rokim, zwany w pierwszych latach magicznym karpiem. Dzień dobry. Mateusz ma dzisiaj zadanie bojowe zrobić około 30 km i nie umrzeć, jak to się mogło wydarzyć kiedyś tam w przeszłości. O tym nie wspominam. I mamy nadzieję, że w fajnej atmosferze zrobimy ten dystans. Nie pniemy jakoś mocno, nie szusujemy, tak jak ja ostatnio na tej trasie koło Wiślicy. Jak widzicie, przyśnieżyło. Przymarzła trochę droga, więc to tempo też nie jest takie, jakby mogło by być. Jakiś bałwan na drogę wylazł, dwumetrowy. No właśnie. Koło niego idzie taki trochę mniejszy bałwanek w czapce Justusa. Także piękna sprawa. Także widzimy się w Rzębocinie, tam żeśmy zaczynali i potem już patataj do przodu. Au. Proszę Państwa, o Rzębocinie wszelkie zmianki, jakie znalazłem, to są zmianki dotyczące kościoła. No ale jak może być inaczej? Przecież pierwsza wzmianka o Rzębocinie to rok 1050 i wówczas jest wspominany pierwszy kościół. Ten obecny jest z wieku XIII. Jest z wieku XIII, czyli wybudowany w stylu gotyckim, natomiast był on przebudowany w latach 1757-1783. Z okresu baroku mamy ołtarz, ambonę oraz widzimy tylko kawałek łuku tęczowego. Jeżeli chodzi o wyposażenie gotyckie, to mamy krucyfiksy z XV wieku oraz figurę Anny Samoczeciej z 1380 roku. W otoczeniu kościoła mamy barokową dzwonnicę z 1776 roku oraz plebanię wybudowaną w stylu dworskim z lat 1925-1930. Państwa, jesteśmy w miejscowości Kowala. Mamy tutaj dwór z XVIII wieku, który w wieku XIX należał do rodziny Wolańskich, a my powoli przemieszczamy się w stronę już doliny rzeki Szreniawa, by potem udać się drogą w stronę Pławowic. Jesteśmy, proszę Państwa, w miejscowości Pławowice, które pierwszy raz były wzmiankowane około 1450 roku, gdy należały do Stanisława Wątróbki herbu Okrza. W dokumencie możemy przeczytać, że miejscowość płaciła dziesięcinę, która składała się z 20 grzywien. W Pławowicach, proszę Państwa, znajduje się pałac zaprojektowany przez Jakuba Kubickiego, o którym kiedyś robiłem zresztą shorta, także do niego serdecznie zapraszam. Proszę Państwa, powstaje w latach 1804-1805 w stylu klasycystycznym. Naokoło mamy park krajobrazowy z XVIII wieku, a także na planie czworoboku mamy kaplicę wybudowaną w 1802 roku. Proszę Państwa, rzeka Szreniawa. Szliśmy najpierw po jednej jej stronie. Teraz wchodzimy do miejscowości Bobin. I właśnie przechodzimy przez nią pierwszy raz. A potem jak będziemy wracali do Rzębocina,
to będziemy przechodzić przez nią drugi raz. Miejscowość Bobin. Pierwszy raz zmiankowana w XIII wieku, dokładnie w 1249, kiedy był tu zjazd dygnitarzy księcia krakowskiego i sandomierskiego Bolesława. Czytamy w tym dokumencie kolokwio quod habimus in Bobin, ale przez to, że kościół ówczesny był pod wezwaniem świętego Idziego, to możemy realnie przypuszczać, że miejscowość powstała między 1086 a 1183 rokiem. Proszę Państwa, w Bobinie znajduje się park podworski. Tu niegdyś stał dwór. Stał do II wojny światowej. Natomiast mamy park podworski z XVIII wieku. Mamy parę drzew, które są uznane jako pomniki przyrody. Między innymi miłożąb dwuklapowy oraz dwa jesiony szypułkowe. W miejscowości, proszę Państwa, znajduje się także kościół pod wezwaniem świętej Anny, wybudowany w latach 1861-1869 w stylu neogotyckim. W środku mamy obraz, ołtarz XVII-wieczny z krucyfiksem również z XVII wieku i obrazem świętej Anny z 1889 roku. Na miejscowym cmentarzu znajduje się kwatera wojenna z czasów I i II wojny światowej. Natomiast, jak wiecie, mam psika na punkcie cmentarzy z I wojny światowej. Nie mógłbym sobie odpuścić właśnie także tej kwatery, na której pochowano 152 żołnierzy austro-węgierskich oraz 144 żołnierzy armii rosyjskiej. Jesteśmy, proszę Państwa, w miejscowości Wolwanowice, które w pierwszych wiekach nazywały się Wojewanowice, a pochodziła nazwa od Wojewana, czyli też męskiego imienia. Pierwszy raz zmiankowane w 1364 roku. Nie bądź zegarkiem, podziel się lajkiem i nie bądź nubem, poczęstuj mnie subem.